Myślę, że godzina ustawiania kadru to jest wystarczająco. Myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was oczywiście z inspiracjami i na maksa się cieszę, że lubicie tę serię, bo przeniosłam ją początkowo z YouTube'a do podcastu i teraz z podcastu z powrotem na YouTube'a, ale doceniam to, że podążacie za tymi zmianami. Jesteśmy tutaj w przestrzeni wideo, w mojej przestrzeni domowej i ja co miesiąc nie mogę się doczekać tej serii, bo tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, ona sprawia, że jestem bardziej uważna na to, czego doświadczam w ciągu miesiąca, bo mam z tyłu głowy, że spisuję dla Was taką listę. Także dla mnie jest to też takie miłe, symboliczne podsumowanie tego, co działo się w całym miesiącu. Rozpoczynamy czerwiec, co mnie w ogóle zadziwia, bo to oznacza, że domykamy pierwszą połowę roku, ale dzisiaj będzie o maju. I maj był dla mnie miesiącem pod hasłem gotowania i jedzenia. Nie, żeby tak nie było każdego miesiąca, ale powiem Wam, że tym razem czułam się jakoś szczególnie zainspirowana i ten wątek jedzeniowy będzie niewątpliwie dominował w dzisiejszym filmie. Myślę, że wynika to w dużej mierze z tego, że jest to czas niesamowicie obfity w cudowne nowaliki, kiedy już wiosna jest u nas bardzo miło rozgoszczona, no też z uwagi na klimat. Sytuacja jest taka, że wiele wręcz już letnich produktów zawitało na stragany. Ja postanowiłam to wykorzystać i myślę, że paroma fajnymi pomysłami, patentami i odkryciami się z Wami podzielę, ale będzie też kącik filmowy, będzie kącik modowy, mikrokącik zdrowotny, także nie zabraknie wszystkiego tego, co lubimy, ale zaczynam od jedzenia, bo rzeczywiście to jest nasz motyw dzisiaj, moi drodzy wiodący. Zacznę od jedzenia, ale tak nie wprost, bo zacznę od kawy. Powiem Wam, że ja, jak wiecie, interesuję się medycyną chińską już od kilku lat, tutaj w kontekście detoksu, czy nawet codziennego gotowania. Też w dużej mierze medycyną chińską jest inspirowany mój e-book, czyli Foodbook 2.0, przewodnik po gotowaniu. Niemniej od jakiegoś czasu czułam, że chciałabym lepiej zgłębić ideę gotowania według pięciu przemian. Co to oznacza? Jest ze mną oczywiście mój asystent, bardzo mądra osoba. Ogólna idea chińskiej medycyny zakłada, że aby nasze pożywienie sprzyjało zdrowiu, czyli trawieniu głównie i tej energii życiowej, powinno zawierać w sobie pięć żywiołów, a te są powiązane z podstawowymi pięcioma smakami. Mamy ogień, ziemię, metal, wodę, drzewo i kolejno smak gorzki, słodki, ostry, słony i kwaśny. Także może za jakiś czas przyjdę do Was z jakimiś przepisami według pięciu przemian, ale zaczęłam od poziomu 1 w mojej głowie, a mianowicie od kawy pięciu przemian. Moja przyjaciółka Eliza Eliwierkowska, pozdrawiamy, przedstawiła mi tę kawę jakiś czas temu, nie wiem, z 2 lata temu. Chyba 2 razy miałam okazję pić kawę według pięciu przemian u niej i pamiętam, że strasznie, strasznie mi smakowała. I słuchajcie, historia jest o tyle śmieszna, że wróciłam do kawy pięciu przemian, raczej postanowiłam ją zrobić po raz pierwszy sama, bo kupiłam sobie bardzo dobrą kawę, porządną kawę. Oczywiście skusiła mnie etykieta, która okazała się nie być aż tak smaczna. I myk jest taki, bawi mnie to, że o tym mówię, ale nieważne. Myk jest taki, że do kawy pięciu przemian nie potrzebujecie wcale jakiejś świetnej kawy. Jest to kawa gotowana w garnku, więc to może być kawa mocno palona, to może być jakby nawet może lepiej, że to nie jest jakaś kawa speciality, no bo kawy speciality generalnie przygotowujemy, znaczy możemy i oczywiście przygotować espresso i przygotować przelew, ale generalnie chodzi o to, żeby pić tę kawę zazwyczaj czarną i żeby wczuwać się w te wszystkie niuanse smakowe, które są naturalnie w kawie. No a w kawie pięciu przemian mamy sytuację zupełnie przeciwną, czyli dodajemy różne składniki, więc kawa jest kawowa, ale ona jest aromatyzowana przez nas, więc long story long, jak to u mnie zwykle, można spokojnie dać kawę, która nie jest jakoś smakowo wybitna, bo i tak będą ją przyćmiewać nasze przyprawy. Także pomyślałam sobie, świetnie, mam dużo kawy, która mi nie smakuje, zrobię z tego kawę pięciu przemian. Słuchajcie, nie ma przypadku, więc tym samym okazało się, że odkryłam cudowny sposób na to, żeby wnieść moją kawę na wyższy poziom. I szczególnie, kiedy mam takie dni, kiedy mam ochotę na kawę, no właśnie bardziej korzenną, mam ochotę na coś słodkiego, może normalnie zrobię właśnie słodkie śniadanie albo mleczną kawę, to wtedy myślę sobie, może kawa pięciu przemian to będzie właśnie to, czego moje ciało
ciało potrzebuje. I zostawiam Wam przepis na kawę, który ja sobie znalazłam i z którego korzystałam, ale generalnie zasada jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby kolejno po minucie dodawać do naszego wrzątku nasze przyprawy według instruktaża. Na końcu dać kawę. Ja, to też jest taka ciekawostka, że w kawie pięciu przemian, czy w ogóle w gotowaniu pięciu przemian, ważne jest to, którym smakiem kończymy, bo on determinuje to, jak działa na nas dana substancja, dane danie. Także to jest taka ciekawostka. Ja zakańczam z czymś słodkim, czyli odrobiną miodu, jak już mi ta kawa trochę przestygnie, to jest ważne, żeby nie dodawać do wrzątku, no bo wtedy on traci wszelkie właściwości. I tutaj widzę, że smak słodki to jest ziemia. I to jest ciekawe, teraz tak sobie myślę, improwizujemy, jak to zawsze, że ziemia, czyli uziemienie, to jest coś, co mocno nam się przydaje, kiedy pijemy kawę, dlatego że kawa często nas pobudza w taki sposób, że możemy być lekko wytrąceni i rozedrgani, więc ten efekt uziemienia wydaje mi się być bardzo fajnym taką kontrą do tego, jak kawa może na nas działać. Także dajcie znać, czy próbowaliście, albo może spróbujcie. Ja naprawdę bardzo polecam. Oczywiście istotna rzecz, żeby wszystko było dobrej jakości, woda filtrowana, dobra kawa być nie musi, ale przyprawy na pewno dobrej jakości. I a propos tego nie rozedrgania, to powiem Wam, że ostatnio moje ciało, tutaj przechodzimy już dalej, parę razy nie zawołało o kawę. To też było bardzo interesujące dla mnie, bo czułam, że nie mam na nią ochoty, ale jednocześnie miałam ochotę na to szczęście w mózgu, czyli na tę dopaminę. I obserwowanie tego, jak wiecie, jak czuję się z tym, że tej kawki nie ma, to trochę przypomina mi różne przemyślenia z detoksu medycyny chińskiej. Kto doświadczał odstawienia kawy, ten wie, że jest to dosyć niezła dyskusja ze sobą na temat tego, że odbieramy sobie właśnie tę dopaminkę. Niemniej super alternatywą dla kawy jest matcha, o której ja też wielokrotnie mówiłam. Ostatnio woła mnie matcha, a to dlatego, słuchajcie, że odkryłam najlepszą matchę, moim zdaniem, jaką piłam do tej pory, serio, a piłam ich sporo i mam teraz swoją ulubioną matchę w Warszawie. Wiem, że ta matcha jest też w Poznaniu. Z tego co wiem, możliwe, że otwiera się jeszcze jakaś inna, ale to nie jest potwierdzone info. A mianowicie Hapa to Mamy, jest to miejscówka na Poznańskiej w Warszawie. Śmieję się, że to jest bardzo genzetowe miejsce, bardzo surowe wnętrze, siedzi się na takich betonowych, można powiedzieć, półkach, ale przede wszystkim jest to miejsce na maksa pro. W ogóle wszystkie ich sprzęty wyglądają bardzo profesjonalnie i widać, że każda rzecz jest odmierzana, każdy składnik jest na maksa skrupulatnie odmierzany. Uważam, że to jest świetne, bo wielokrotnie, wiecie, nawet w kawiarniach speciality, jakby kawa jest robiona super, ale matcha jest robiona, wiecie, jak się sypnie, a tutaj to wszystko jest robione bardzo, ale to bardzo, mówiąc dziwnie, po bożemu. Także ja polecam Wam szczególnie, no właśnie, znowu zapomniałam, bo już raz opowiadałam o tym, to się chyba nazywa Kinoko Latte, tak. Jest to Kinoko Latte, czyli wysokiej jakości matcha połączona z mlekiem. Ja Wam polecam strasznie mleko groszkowe z dodatkiem tytułowego kinako, czyli prażone mielone ziarna soi oraz ultrazdrowego japońskiego cukru kokuto, który rozpuszczają w gęsty, przypominający miód płyn. Jest to tak cudownie zbalansowany napój, jest po prostu przepyszny, podany w cudownej ceramice, atmosfera też jest bardzo ciekawa i powiem Wam szczerze, że taka południowa matcha to jest taki mój treat, że tak powiem, w ostatnim czasie. Jak macie swoją ulubioną matchę, to dajcie znać, gdzie ją można dostać, na przykład poza Warszawą. Jestem ciekawa, czy macie jakieś swoje ulubione maczarnie, ale ta jest zdecydowanie moim numerem jeden. Cały maj, tak jak Wam powiedziałam, upłynął mi pod hasłem inspiracji jedzeniowych i powiem Wam, że zaczęłam trochę inaczej podchodzić do swojego codziennego gotowania. Mam już zbudowany taki dobry fundament wiedzy, tego, żeby moje jedzenie było no właśnie dobrze zbilansowane. Wiem, jak układać posiłki, tym wszystkim dzielę się w moim foodbooku 2.0. Mam swoje stałe, sprawdzone połączenia smakowe, ale w tym miesiącu pod wpływem tego, że zaczęłam inaczej trochę korzystać z mediów społecznościowych i zaczęłam śledzić przeróżne osoby, które gotują, przeróżnych foodisów, głównie polskich, zaraz Wam powiem kogo, zaczęłam eksplorować takie gotowanie
nie wiem czy bardziej restauracyjne, ale bardziej intencjonalne, jeśli chodzi o to, jaki ma być efekt smakowy. Czyli tak jak zazwyczaj gotowałam bardzo bazowo, albo na przykład wrzucałam różne rzeczy automatycznie, wiecie, do sosu, czy do jakiejś marynaty, czy po prostu do miski, tak teraz wybieram sobie ścieżki smakowe. Myślę sobie, okej, jakby ten konkretny ocet, nie jakikolwiek ocet, tylko ten konkretny ocet pasował z tym konkretnym ziołem, a nie z całą garścią przeróżnych ziół. I myślę, że właśnie przez to, że mam ten fundament, to łatwiej jest mi po prostu bawić się teraz tymi smakami. Ja mam też taką tendencję, że jak coś mi smakuje, to mogę to jeść codziennie. Więc teraz robię sobie takie wyzwania z ogromną radością, że okej, robię tą swoją ukochaną po prostu kapustę w sosie, młodą kapustę, ale za każdym razem ten sos robię trochę inaczej i właśnie może z mniejszej ilości składników, ale bardziej wyprofilowanych. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale takie podejście do gotowania jest moją ogromną, ogromną zajawką i osoby, które sobie śledzę, które chciałam Wam polecić, to jest na pewno Jarzynowa, to jest Marcia Przybyszewska, to jest Dominika Targosz i to jest Mariusz Mac. To są osoby, które mnie bardzo inspirują i ich styl gotowania jest mi bardzo bliski, także to jest ogromna polecajka. Natomiast kolejną inspiracją, bardzo, bardzo ściśle związaną, jest to, że wzięłam udział w warsztatach Jarzynowej, czyli Dominiki, w dzielniku pod Warszawą, całodniowych, wiosennych, ze szparagami, rabarbarem, kalarepką i truskawkami w roli głównej, ale tam szparagi naprawdę, słuchajcie, były wszędzie. I powiem szczerze, to doświadczenie dało mi bardzo dużo pewności siebie. Zrozumiałam, że całkiem sporo w kuchni ogarniam, ale miałam możliwość uczenia się od osoby, której styl gotowania jest dla mnie bardzo inspirujący i właśnie poznawania takich mikropatentów. Patentów typu, zresztą o tym będzie w food vlogu za chwilę, że kiedy grillujemy rabarbar, warto po wyjęciu z piekarnika zostawić go do przestudzenia, nie mieszać go z niczym, dlatego że wtedy nam się zrobi mus, a jeżeli chcemy, żeby on pozostał jędrny, to trzeba go na chwilę zostawić. Podobna zasada jest, jeśli chodzi o szparagi. Ja zazwyczaj szparagi grillowałam i też bardzo polecam, ale ostatnio właśnie eksploruję technikę, której nauczyłam się na warsztatach, czyli kroję szparagi na małe kawałki i wrzucam na patelnię, nic z nimi nie robię, patelnia jest sucha, dosyć taki średnio wysoki ogień i po kilku minutach nic nie doprawiam, nic nie mieszam, po kilku minutach robię przemieszkę, zostawiam dalej na chwilę i w ten sposób je lekko, ja to mówię, niszczę, tak? W sensie lekko je, ja też nie znam takiej terminologii kulinarnej, ale daję tę obróbkę cieplną, ale sprawiam, że one zachowują swoją jędrność, nie tracą wody i są naprawdę niesamowite, bo są zrobione, w sensie ugotowane, a jednocześnie mają niesamowity crunch i taką świeżość. Potem wyłączam palnik, dodaję oliwę, dodaję sól, może odrobinę soku z cytryny i one są gotowe. Także bardzo fajne patenty, ja kocham się uczyć i tutaj jest moja zachęta po prostu do tego, żeby inwestować w swoje zajawki i dla mnie gotowanie jest czymś, co było zawsze dla mnie bardzo ważne i teraz jestem na etapie, gdzie nie boję się eksperymentować i gotować tak, jakbym miała co serwować właśnie w restauracji dla siebie samej. W ogóle to też jest piękne, jakby ja kocham ucztować z ludźmi, kocham celebrować, gotować wspólnie, ale jednocześnie też uważam, że cudownym nawykiem jest takie troszczenie się o siebie i traktowanie siebie jak gościa swojej najlepszej restauracji i staram się też szerzyć dalej takie podejście, bo wydaje mi się, że jemy codziennie wszyscy i możemy z tego prozaicznego momentu zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Ja za każdym razem, kiedy serwuję swoje danie w piękny sposób, na pięknym talerzu, to sprawia, że mój dzień jest po prostu lepszy. I tutaj może dodam taką małą rzecz, której nie planowałam tutaj dodawać. Po przesłuchaniu podcastu Jaya Shetty z Giselle Bündchen stwierdziłam, że muszę częściej pamiętać, żeby podziękować za moje jedzenie. I ona używa tam stwierdzenia bless your food. I ja nie wiem, nie nazywam tego żadną modlitwą. To jest po prostu taki moment uważności, kiedy mam swoją piękną miskę, którą cudownie udekorowałam. I daję sobie sekundę, żeby podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że to jedzenie jest na stole, za to, że mogę w tak wspaniały sposób jeść, za to, że ktoś to wyhodował, że ktoś to zebrał, że ktoś to przetransportował, że ktoś to sprzedał dalej i że potem ktoś sprzedał to mi, że ja to przygotowałam, czy jakakolwiek jest droga waszego jedzenia.
I jedzenie z taką intencją, że to mnie odżywi i że to sprawi, że będę, nie wiem, miała siłę i będę się dobrze czuła i będę miała dobre trawienie. To jest taki mały, symboliczny gest, który też staram się powtarzać codziennie i wydaje mi się, że ogólnie atmosfera, w jakiej jemy, jest bardzo ważna, jeśli chodzi o to, jak przyswajamy składniki odżywcze, więc taka maleńka rzecz ode mnie. Ja generalnie kocham się uczyć, więc dla mnie sama idea warsztatów jest ekscytująca. Byłam takim shadowem Dominiki, po prostu chodziłam za nią i chciałam wiedzieć wszystkie tipy i patenty. No i oprócz tych rzeczy, które Wam powiedziałam, jest też parę innych nowych sposobów, nawyków, które sobie wdrożyłam i pomyślałam, że się z Wami nimi podzielę, bo naprawdę, naprawdę myślę, że jest czym. Pierwsza rzecz to jest miso. Miso jest w mojej kuchni od lat, dlatego że lubię sobie robić zupę miso przy okazji detoksu medycyny chińskiej, ale ostatnio odkryłam, pamiętam, zrobiłam jakąś potrawkę z pieczonymi warzywami, miałam poczucie, że ona nie jest wystarczająco dosmaczona i dałam sobie odrobinę takiego delikatnego, jasnego miso. I tutaj znowu jakość, 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 serio, kupujcie miso dobrej jakości, które nie ma alkoholu też w składzie, jak najczystszy skład, ja chyba kupiłam moje w organiku. Organic Farma Zdrowia, to jest sieciówka, dlatego też o tym mówię. Dobra, muszę się napić, słuchajcie, bo gadam jak najęta. Muszę się napić, korzystając z mojego stolika. Mój kubek stoi na laptopie, a mój laptop stoi na suszarce na pranie. Nie polecam tego, ale myślę, że Tetris, jeśli chodzi o backstage nagrań youtuberów w domu, to powinien być osobny cykl, naprawdę. Anyway, dodałam sobie odrobinę tego miso na pieczone warzywa i przez to, że ono jest bardzo łagodne, to było coś genialnego. I ostatnio miała przyjaciółka Asia, też pozdrawiamy Asię Pieńczak, poleciła mi sos do warzyw pod tytułem roztopione masło i miso i to też robi robotę. U mnie w domu rodzinnym je się do wszystkiego, do każdych warzyw zasmażkę, bułeczkę, czyli masło z bułką tartą. Dajcie znać, czy też jest u Was to rzecz. Ja tego nie robię u siebie, ale myślę, że masło z miso to jest genialna opcja. Ostatnio zrobiłam też bardzo fajny sos miso do kapusty właśnie znowu, żeby trochę odmienić moje codzienne gotowanie i będzie o tym w nadchodzącym food vlogu. Będzie dużo, będzie wiosna na talerzu, więc ja się strasznie jaram. Także polecam Wam miso. Drugi patent to było zupgrade'owanie mojego omleta. Inspiracją do tego była restauracja, w której byłam w Melbourne w Australii, a mianowicie tam bardzo często, praktycznie za każdym razem, kiedy widziałam jajecznicę, to był tak naprawdę taki omlet tornado, nie wiem, czy kojarzycie, taka okrągła jajecznica z taką spiralą jakby. I to się też nazywało chyba folded eggs, czyli jakoś tak złożone jajka. I one tam były z wędzonym pstrągiem. Pomyślałam sobie, i tam było jeszcze mnóstwo wspaniałych dodatków, ja nawet po prostu aż mi zasysa żołądek, jak o tym myślę, to było niesamowite. I pomyślałam sobie ostatnio, w sumie jem ten omlet bardzo często, może wniosę go na jakiś wyższy poziom, bo czułam, że trochę mi się znudził. I słuchajcie, zaczęłam dodawać do tego omletu posiekane anchois, dosłownie, nie wiem, 2-3 fileciki, może być nawet jeden, drobniutko posiekany. W momencie, kiedy już sobie tam kończę robić ten omlet i pojawiają się właśnie te takie wyrwy, to wrzucam tam to anchois i po prostu ten omlet jest jakiś genialny. W ogóle anchois jest wspaniałym składnikiem. Oczywiście mamy go na przykład w cezarze, czy on jest w ulubionym moim makaronie, w pesto z cukinii, które Wam chętnie też sprzedam za darmo tutaj w najbliższym czasie. Także anchois też do wszelakich sosów bardzo mi podpasowały. No i też jest to fajny sposób na to, żeby podbić sobie trochę, sorry, się tak wiercę, ale siedzę na takim strasznie niewygodnym krześle. Ustawiałam ten kadr naprawdę wieki i nie mam alternatyw. Tak czy siak jest to spoko sposób, żeby wartość naszego posiłku była jeszcze bardziej białkowa, tak żeby to był posiłek wyżej białkowy. I innym sposobem na to, żeby było więcej białka, jest, uwaga, jedzenie białka w proszku. Odżywki białkowej właśnie, brakowało mi słowa. I szukałam odżywki białkowej, która będzie mi smakowała i znalazłam jedną, która jest ok, bo generalnie nie lubię za słodkich rzeczy, nie lubię takich sztucznych smaków i niestety z mojego doświadczenia białka często ten smak posiadają. I zostało mi polecone też przez Elizę białko Ani Lewandowskiej z Foods by Ann, tak? To ono jest chyba tak, Foods by Ann. I to jest białko waniliowe, roślinne, ze spoko składem,
smakuje ok i zaczęłam sobie to dodawać na przykład do koktajli i znowu pytanie ode mnie, czy bylibyście zainteresowani filmem o tym, jak gotuję wysokobiałkowo? Takie same high protein po prostu przepisy. Jak wiemy, białko jest ogólnie ogromnym trendem wellnessowym w tym roku. Świat oszalał na jego punkcie, więc może nie będę blendować w tym białku wątróbki, tak jak w smoothie w Los Angeles. Kto wie, ten wie. Ale myślę, że mogę zrobić fajny białkowy koktajl, bo nigdy w życiu nie jadłam białkowych koktajli. Ja powiem Wam, że opracowałam bardzo, bardzo dobry patent. No i faktem jest, że kiedy jem więcej białka w posiłku, po prostu czuję się znacznie lepiej, ja przynajmniej osobiście. Więc dajcie znać, czy to Was by interesowało. I słuchajcie, taki przepis, którym się muszę z Wami podzielić jeszcze w tym odcinku, który przypomniała mi moja mama. Słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych przepisów na ziemi. Przysięgam. Prawdopodobnie w moim idealnym dniu jedzenia byłaby ta sałatka. To jest sałatka Cezar z jadłonomi. To jest wegański Cezar, do którego jeszcze dorobiłam wtedy w domu właśnie grillowaną cieciorkę w przyprawach, żeby też było białko i żeby było też dodatkowa struktura, żeby to było bardziej sycące. I to jest tak, wegański Cezar ze szparagami, z domowym sosem Cezar na bazie aquafaby. Moja mama go zawsze robi i po prostu my się rzucamy, autentycznie rzucamy na tę sałatkę. Ona jest niesamowita i póki są szparagi jeszcze, to błagam, zróbcie sobie tę sałatkę. Ona jest po prostu nieziemska, ale mówiąc o sałatkach, moje drugie odkrycie, którego się nikt nie spodziewał, to było odkrycie, uwaga, z Max Burgers. Czy ja kiedyś jadłam coś w Max Burgers? Chyba nigdy nie jadłam nic z Max Burgers, a zawsze chciałam zjeść coś z Max Burgers. Powiem Wam, że wracałam z Katowic i chciałam zjeść coś jeszcze na początku przed trasą i zobaczyłam znak Max Burgers. Myślę sobie, świetnie, to jest ten dzień, kiedy spróbuję Max Burgers. I okazało się, słuchajcie, że w Max Burgers jest sałatka Cezar z wegańskim kurczakiem i ona jest tak pyszna. Raz, że ten kurczak smakuje w ogóle jak kurczak, jest panierowany i pyszny. A dwa, w sałatce Cezar jest soczewica, są edamame, jest chyba komosa, są jakieś pestki, więc ja byłam w totalnym szoku. Jest naprawdę pyszna. No to nie jest jakieś super zdrowe, no bo tam jest jednak taki sos majonezowy, ale jest to naprawdę przepyszna rzecz, więc jeżeli jesteście w Max Burgers i nie chcecie jeść burgera, ale też ten kurczak naprawdę sprawia, że to danie jest na max satysfakcjonujące, polecam Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie. I jak mówię o tym, że byłam w drodze z Katowic, to jeszcze Wam dodam, że w Katowicach odkryłam bardzo fajną restaurację, która jest dostępna sezonowo, wink wink, bo nazywa się Sezonowo i to jest taki, nawet nie pop-up, jest po prostu knajpa, która funkcjonuje w ciepłych miesiącach, bo ona jest półotwarta i tutaj mamy twórczość artystyczną dwóch super kucharzy, Przemka Błaszczyka i Witolda Wróbla, którzy tam gotują super dobre, sezonowe, świeże, jakościowe rzeczy, naprawdę jedzonko było przepyszne. Cały ten open space też jest bardzo fajny, więc jeżeli jesteście na Śląsku albo jesteście ze Śląska, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. I już myślałam, że będę szła teraz w kolejną podróż, ale jeszcze Wam powiem o jednym miejscu, które polecam sobie stestować, bo to jest nóżka w Warszawie, a mianowicie Gessler od rana. To jest siostra wódki Gessler na Widelcu, która chyba teraz jest w remoncie, ale coś mogę pomylić. I tuż obok otworzył się Gessler od rana i to są dania śniadaniowe i nie tylko, ale dostępne oczywiście od rana, ale przez cały dzień. I powiem Wam, że to miejsce mnie na maksa urzekło pod wieloma względami. Po pierwsze, obsługa jest niesamowita, po drugie, jedzenie jest przepyszne, po trzecie, jakość składników była wzruszająca. Nie dostałam, słuchajcie, omleta ze szparagami, dlatego że czekaliśmy na dostawę, znaczy oni czekali na dostawę jeszcze przez pół godziny, bo właściciel przywoził specjalnie szparagi najświeższe prosto z pola, bo chcą, żeby to były jak najlepsze produkty i nie chcą kupować na zwykłym bazarku czy na jakiejś giełdzie, więc to było niesamowicie wzruszające. I dodatkowo, najważniejsza część, te rzeczy są naprawdę w dobrych cenach. Jednak ceny restauracji, szczególnie w Warszawie, potrafią być szalone, a kawa, która kosztuje 7 zł, americano za 7 zł i omlet za 18 zł, to się nie zdarza w dobrych miejscach. Nie mówię tutaj o każdych miejscach, ale o miejscach, gdzie zwraca się uwagę na jakość. To było naprawdę coś niesamowitego, więc ja jestem wzruszona i na maksa będę wracać. Ale zanim będę wracać,
to w maju sporo się przemieszczałam i mam dla Was jedną bardzo fajną polecajkę też związaną z wyjazdem. Ona jest fajnym łącznikiem między taką częścią, między tą częścią właśnie jedzeniową, a kolejnymi podpunktami z dzisiejszego filmu, bo jest to odnowiony hotel Puro w Poznaniu. Ja jestem zachwycona. Uważam, że jest to najfajniejsze miejsce, w którym można się zatrzymać w Poznaniu. Wygląda przepięknie po remoncie. Ja byłam zachwycona i po prostu łóżka tam są najcudowniejsze, ale to co ważne, mają niesamowity bufet śniadaniowy i musiałam to dodać, bo ja jestem fanką bufetów śniadaniowych w hotelach. To jest moje po prostu, to jest moje ukochane śniadanie, to jest śniadanie w hotelu. Znajdziecie tam wszystko, o czym marzycie. Ja nawet nie korzystam, słuchajcie, z tej opcji à la carte, bo dla mnie to, co jest w bufecie, jest najbardziej ekscytujące i właśnie, nie wiem, zjadłam sobie placka ziemniaczanego, baked beansy, czyli fasolkę w pomidorach, jajecznicę, do tego była jaglanka, którą sobie zrobiłam na wytrawną, miska sałaty z pysznym winegretem, super przelew, sok z kiszonej kapusty. Ja po prostu byłam w raju, a do tego jeszcze opcja pod tytułem można sobie wziąć piękny magazyn, album i sobie to przejrzeć. Coś wspaniałego. Także myślę, że to już nam pięknie zamyka dział gastronomiczny. I teraz mała wzmianka, słuchajcie, o zdrowiu. Mówiłam o super spaniu w Poznaniu, ale mam dla Was taki nowy mój zdrowy nawyk, który wprowadziłam i który Wam podsunę. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie. I po tym kąciku zdrowia jeszcze nam zostanie kącik taki designowo-modowy. Także stay tuned. W każdym razie moją nową praktyką, którą zaimplementowałam do swojego życia, jest stanie na głowie rano. I to jest coś, o czym też będę mówić. Bardzo fajny film dla Was szykuję z serii Wszystko, co wiem w tym miesiącu, więc jeszcze tam więcej Wam powiem o tej praktyce. Ale żeby zajawić temat, zaczęłam stawać na głowie rano, ponieważ znowu zainspirowała mnie do tego Eliza. Dzisiaj jest po prostu dzień Elizy w tym Eliza Jogiczni Yoga, polecam sprawdzić. Dzień Elizy w tym odcinku. Stało się to moją po prostu nową poranną praktyką. Staję na głowie na 5 minut i potem robię medytację, ćwiczenia oddechowe czasami. Zaczęłam ćwiczyć do stania na głowie w taki sposób, że po pierwsze najpierw opanowałam bazę, trzeba stać na głowie poprawnie technicznie, żeby zrobić to, żeby to zadziałało. Po drugie zaczynać sobie od krótszego czasu, typu od minuty i co drugi dzień sobie zwiększałam o 30 sekund timer, żeby po prostu ciało się przystosowało. I cel jest taki, żeby stać przez całe 5 minut, więc ja sobie nastawiam na trochę więcej, tak żeby się upewnić, że weszłam w pozycję i stoję 5 minut. I dlaczego 5 minut? Mówi się, jest tak przyjęte, że 5 minut to jest taki czas, który jest potrzebny po to, żeby nasze płyny, czyli krew i limfa, zrobiły pełny obrót, pełne okrążenie i jakby zresetowały nasz system, przefiltrowały cały nasz układ krążenia i układ limfatyczny. Także ja wierzę w to, że zostało powiedziane i tak też robię. Generalnie jeśli chodzi o benefity, jakie płyną z stania na głowie, mam tutaj taki graf, w angielsku co prawda, ale jest ich mnóstwo, typu detoksyfikacja, lepsze trawienie, ustępuje nam napięcie w ciele, możemy załagodzić bóle dolnych pleców, oczywiście wzmacniamy górną część ciała, pomaga nam też na pamięć, na koncentrację, może obniżyć objawy jakiegoś podwyższonego stresu czy spadków nastroju, pomaga na bezsenność, oczywiście wzmaga krążenie, układ limfatyczny, o czym już powiedziałam, ale to, co też dla mnie bardzo ważne, uspokaja i relaksuje nasz mózg. Dla mnie jest to cudowna podkładka pod medytację. Ten reset, który wspomniałam, jest dla mnie bardzo, bardzo odczuwalny. Tak jak niejednokrotnie mam opór przed, nie wiem, przed medytowaniem czy przed ćwiczeniem, albo czuję, że jestem taka lekko, nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy wstajecie rano i po prostu chcielibyście otworzyć kompa i pracować. Jakby nie macie w sobie tego chillu, to mi to stanie na głowie naprawdę daje owy chill i sprawia, że czuję się po prostu wyregulowana, czuję, że mój układ nerwowy po prostu jest spokojny, mogę sobie siedzieć w tej medytacji i czuję się naprawdę błogo. Niemniej jest to dosyć trudne, wymagające, ale pomyślałam sobie, że dzielę się z Wami moimi odkryciami, więc dam Wam znać, tylko pamiętajcie, żeby zadbać najpierw o fundamenty. Musicie stać poprawnie. Ja Wam nie powiem, jak stać poprawnie, sprawdźcie to sobie, nauczcie się, może pójdźcie do jakiegoś nauczyciela jogi, bo to jest bardzo, 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 bardzo istotne. Jeszcze jedna rzecz z działu zdrowotnego, to jest, słuchajcie, badanie wzroku. Ja zrobiłam sobie w tym roku badanie wzroku
I jestem bardzo szczęśliwa, bo parę lat temu miałam swoje pierwsze badanie w dorosłym życiu i okazało się, że mam pewną wadę, niewielką, ale mam. I potem badałam się sukcesywnie co roku i ta wada się nie zmieniała, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo zrobiłam to badanie również i tym razem w salonie Vision Express i okazało się, że nie potrzebuję okularów korekcyjnych, że moje oczy radzą sobie całkiem nieźle i że muszą same sobie muszę je ćwiczyć tak, żeby z tą wadą walczyć, ale ciekawostka jest taka, że taka praktyka jak stanie na głowie może nam pomagać z wadą wzroku, z niepogarszaniem się wady wzroku albo nawet cofnięciem się wady wzroku, dlatego że to nam reguluje ciśnienie też w ciele, więc może wpłynąć na to, że będziemy mieć lepszy wzrok. Taki tip, sprawdzajcie. Także robiłam badanie wzroku, cieszę się, że mój wzrok ma się dobrze i uważam, że ogromnym przyczynkiem jest to, że od lat stosuję okulary blokujące niebieskie światło. Za każdym razem staram się, kiedy patrzę w komputer. Na pewno, znaczy nie wyobrażam sobie iść do kina, czy oglądać filmu, czy pracować przy komputerze, czy siedzieć na telefonie, czy w ogóle być w domu wieczorem bez moich okularów blokujących niebieskie światło. I kupiłam sobie nowe oprawki burza, chyba muszę po nie wstać, bo one są takie wspaniałe. Idę po nie. Zobaczcie, no hit, kocham. Kupiłam sobie oprawki, to są oprawki marki Swarovski. Słuchajcie, oprawki z kryształkami, ja nie wierzę w to. Jestem tak podjarana za każdym razem, kiedy je zakładam, że zrobiłam sobie naprawdę prezent roku i tutaj jest moja kolejna refleksja modowa z ostatnich dni, a mianowicie to, czy rzeczy, które mi się podobają, tak naprawdę mi się podobają i czy ubrania, które noszę, noszę dlatego, że ktoś mi powiedział, że to jest modne i to sprawia, że czujemy się przynależni i dopasowujemy się do otoczenia, czy realnie istnieją rzeczy, których skrycie pragniemy, ale nawet nie dopuszczamy do siebie, że moglibyśmy je nosić. I myślę, że to na tym etapie ogólnie z modą, że zadaję sobie pytanie, co z tego jest moje. I czy w ogóle da się kreować swój styl, swój gust w oderwaniu od otoczenia? To jest taka rozkmina bardziej socjologiczna, psychologiczna, ale ja zadaję sobie to pytanie i właśnie wybrałam moje super okulary, nie podążając za trendem, tylko za tym, że moja wewnętrzna dziewczynka kochała zawsze wszystko, co się świeci i uważam, że te okulary są po prostu wspaniałe, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz to są spodnie marki Nagor, są spodnie z organicznej bawełny. Ja często, znaczy w ogóle lubię, jak jest mi wygodnie. Po domu nie chodzę w żadnych opiętych rzeczach, tylko zawsze w jakichś takich materiałowych spodniach, ale nie bierze w ciuchy po domu. Bierze w ładne, kochane ciuchy po domu, takie, które uwielbiamy nosić. Więc zależało mi na tym, że kiedy jestem w stroju ciemnym, bo tutaj mam już na sobie jasne spodnie po domu, dzwony, to chciałabym mieć też coś po domu ciemnego i spodnie z Nago właśnie z bawełny organicznej są cudowne, mega, mega, mega je polecam i totalnie można je założyć do eleganckiej góry i wyjść na miasto, można założyć je do bluzy dresowej, to jest super. I też fajna refleksja jest taka, że zdam sobie sprawę, że noszę bardzo dużo czerni, a kiedyś trochę się zmuszałam, żeby nosić kolory, bo jest wiosna i znowu to jakby nikt nie ustalił zasad, że wiosną nosi się coś tam. Jakby to, że ktoś ci powiedział, jak byłaś mała, że to są smutne kolory, nie wiem, pogrzebowe albo zimowe. Nie, ja lubię czarny, noszę czarny, lubię czarny. I jeszcze jedna rzecz z działu mody, to jest sukienka z Orage, nie wiem jak się czyta, się pisze Orage, Orage Studio, polska marka, przepiękna, przepiękna sukienka jedwabna, chociaż ja nie wiem, czy ona jest z jedwabiu, szczerze mówiąc. W każdym razie tutaj robiąc piękną klamrę do zeszłego miesiąca, noszenie swoich ulubionych ubrań, ja też kupiłam sobie tę sukienkę i zastanawiałam się, tak, ona jest z wiskozy. Zastanawiałam się, na jaką specjalną okazję ją założę i założyłam przy pierwszej okazji, gdzie miałam założyć sukienkę i co więcej, zrobię to ponownie i w ogóle chciałabym zachęcać do powtarzania swoich strojów, bo nie wiem, mamy nosić raz rzeczy i je sprzedawać, czy mają wisieć w szafie, nie wiem, szczerze mówiąc. Także noście wiele razy rzeczy, ale też zakładajcie od razu ulubione rzeczy i ja idąc za swoją własną radą to zrobiłam, także bardzo, ale to bardzo się cieszę. Myślę, że dział modowy nam się pięknie łączy też z filmami, dlatego że filmy to sztuka, filmy to też piękno i na sam koniec mam dla Was dwa filmy, które po prostu mnie
zachwyciły, sprawdzam, czy wszystko się tu zgadza, tak, zachwyciły mnie w tym miesiącu, naprawdę, dwa super, super, super filmy. Pierwszy z nich to jest film Challengers z Zendayą, Joshem O'Connorem i Mikeem Feistem, reżyseria Luca Guadagnino, Guadagnino. Więc ja musiałam iść na ten film, po pierwsze dlatego, że Luca wyreżyserował Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce, jeden z moich ukochanych filmów. A po drugie, dlatego, że widziałam zwiastun i bardzo mi się spodobał. Chodzę często do kina też dla obsady. Bardzo lubię Josha O'Connora. Nigdy nie byłam jakąś wielką fanką Zendayi, ale Josh O'Connor mnie przekonał do tego filmu, nie śmieję się, przekonał mnie Luca. Jeśli chodzi o opis filmu, bo zanim się rozwinę, Tashi, była gwiazda tenisa, zostaje trenerką swojego męża, który, aby przerwać pasmo porażek, musi zmierzyć się na korcie ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, a przy tym byłym partnerem żony. Spoko opis. Generalnie jest to historia z tenisem w tle albo z tenisem w roli głównej. Ja jako była rekreacyjna zawodniczka bardzo chciałam obejrzeć ten film, bo bardzo lubię oglądać tenisa, bardzo lubię ten sport. Jest to film genialny, moim zdaniem, muzycznie na pewno, super ścieżka dźwiękowa, polecam wam serdecznie. Ma niesamowity klimat, jest bardzo ciekawy wizualnie. Uważam, że historia jest zbudowana w niesamowicie interesujący sposób. Tutaj dygresyjnie powiem, że ja przez lata miałam fobię spoilerów i pamiętam, że nie oglądałam, w zasadzie fobię trailerów, bo obawiałam się, że są spoilerami. Pamiętam lata temu moja znajoma powiedziała mi, że ona nie boi się spoilerów, bo ogląda filmy dla doznań wszelakich, a nie tylko dla samej zaskakującej fabuły. Dla mnie wtedy to było jakieś absurdalne stwierdzenie, ale teraz trochę to rozumiem, bo rzeczywiście dostrzegam znacznie więcej wartości w filmie niż tylko to, że historia mnie jakoś porwie i zaskoczy. Natomiast... Ale widziałam zwiastun do tego filmu kilkukrotnie, który po pierwsze sprawił, że nie mogłam się doczekać, aż wyjdzie, a po drugie byłam przekonana, że już połowę rzeczy wiem, ale nadal byłam ciekawa filmu. Okazało się, że wcale nie wiem, bo mam takie poczucie, że trailery zaczęły być lepsze ostatnio. Że był taki czas, gdzie trailery naprawdę dużo zdradzały, a teraz mam takie wrażenie, że one są lepiej robione. Dajcie znać, czy też to widzicie. Taką miałam refleksję przy tym właśnie filmie. Jest też bardzo dobry aktorsko, uważam, że jest bardzo ciekawie napisany. Przede wszystkim jest super poprowadzona historia, równolegle mamy tematy sprzed lat, z młodzieńczych lat bohaterów, kiedy oni się poznali, i mamy też tematy współczesne. Moim zdaniem jest super, niemniej jest to na pewno chora historia, nie jest to film dla mnie jakiś szczególnie skłaniający do refleksji, czy który zostawił mnie z niesamowitą mądrością. Jest to typowa też dla mnie rozrywka, coś mega ciekawego, ale jednocześnie, no tak, wieje toksyną, ale to powiedziawszy, idziemy dalej do drugiego filmu i zarazem ostatniej rzeczy z tej listy. Mowa o filmie, o którym też bardzo dużo słyszałam i bardzo chciałam go obejrzeć z jednego bardzo ważnego względu, ale to za chwilę, a mianowicie film Saltburn, który w kwestii dziwnych relacji i ludzi na pewno pobija Challengersów, tak mi się wydaje, jestem pewna. Zupełnie inny film, zupełnie inny klimat. Niesamowity wizualnie, nie tylko dlatego, że gra tam Jacob Elordi. Nie ukrywam, że był to dla mnie najważniejszy powód oglądania tego filmu i obejrzałabym go nawet, gdyby nie było dźwięku. Ale był dźwięk i był bardzo fajny, natomiast film jest przepięknie nakręcone, naprawdę zdjęcia są niesamowite, oglądało się to wspaniale, naprawdę kocham ten film. Jego reżyserem jest Emerald Fennell, chyba tak się czyta. Produkcja jest amerykańsko-brytyjska z zeszłego roku, tamta była z tego roku amerykańska, i w roli głównej nie jest Jacob, a w roli głównej jest Barry Keoghan, Irlandczyk, znany z filmu Duchy i Nisherin. Nie wiem, jak się czyta jego nazwisko, nie jestem mistrzynią irlandzkiego, choć byłam teraz w Dublinie, polecam też serdecznie na koniec tego filmu. Dublin jest bardzo fajnym miastem na chwilkę. Niestety nie wiem, jak się to czyta. I opis filmu brzmi: student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, guess who, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje. Tak, fajna obsada, oprócz chłopaków jest na przykład Rosamund Pike, jeszcze taka dziewczyna z filmu Rozmowy z przyjaciółmi, pewnie jeszcze ktoś. Ogólnie aktorsko świetny, zdjęcia świetne. Mam poczucie, że w dwóch trzecich się robi trochę już scenariuszowy klops,
ale nie będę spoilerować i uważam, że nadal warto obejrzeć ten film. Jest super rozrywką, jest na Amazon Prime i mówiąc to, przypomina mi się, że muszę anulować moją subskrypcję, bo specjalnie do tego wykupiłam Amazon Prime. Także bardzo fajny film, jest to thriller psychologiczny pewnie, obstawiam, nie sprawdziłam tego. Film raczej jest z kategorii ciężkich, ale bardzo intrygujących i naprawdę każde zdanie jest moim zdaniem wartościowe i strasznie mi się podobał, więc bardzo Wam polecam. Tak, na koniec myślę, moją polecajką może być Dublin, polecam Wam serdecznie. Miałyśmy taką cudowną pogodę, mam z moją mamą. Było cudownie, słonecznie, pięknie, więc na zamówienie i półtora dnia w Dublinie jest totalnie wystarczająco, do tego jeden dzień na przylądku Howth, żeby sobie pochodzić po klifach i polanach, pojeść sobie pysznych, lokalnych rzeczy. Polecam Wam, ach, no tak, za chwilę wrzucę wam małego vloga bonusowego w sobotę, to zobaczycie, jak było w Dublinie. Na Instagramie Karolina Smajska też jest o tym osobna zakładka, którą zaraz dodam. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Czekam na Wasze odpowiedzi na moje różne zagajki w tym filmie.